Pip, pip, po, pip. Jingle bells. Pip, pip, po, pip, po. Tururu, ty. Żółwiak, którego nazwałem Juket Bunior. O Boże. Już się kiedyś Juket Bunior. Naprawdę. Buket Junior. O rany. A więc rozpalamy oczywiście zapałką. Za jaką pałką? Na pewno nie rogoży. Tak, i rzuciłem sobie, proszę, dowcip, a tu się okazało, że przy okazji jeszcze jest fail, ponieważ nie udało mi się rozpalić ognia. Prawie pięknie. Yeah! Dobra. Co? Źle? Co źle zrobiłem? To jest żółte. No jasne. Ups. Trochę lama. No trochę żal. Żal dupkę uściska, szczególnie kiedy dupka marznie. One of them tries to mug you with a knife. Jeden tutaj grozi mi mieczem. W sumie, a jakim mieczem? Tak, mieczem, kurde, plus 12 dwuręcznym. Może ci ludzie byli oblani kamienną wodą z tego zielonego szlauchu? Dajcie znać, kiedy uznacie, że ten pomysł był tak samo bezsensowny jak wszystkie moje poprzednie. No właśnie, włączyłem sobie światło mojej latarki. Tylko ciekawe, czym włączam tę latarkę, skoro obie ręce mam z przodu? Bardzo ciekawe. Czym rozbiję lepiej? Wydaje mi się, że użyję jednak lodu do rozbijania. To jest ta zagadka, w której muszę sobie wrzucić super lamę. Ponieważ nie mam pojęcia, jakie nie zauważyłem, że te skały w tle rysują mi tak naprawdę ścieżkę, tak? Proszę bardzo. Udeptaliśmy ten ogień. A masz ogniu! Żebyś się przypadkiem nie podjarał. I ogień, żeby się podjarał. No to rzeczywiście mi teraz wyszło przy okazji. O, mam w ogóle jakiś problem. Zaraz, mam jakiś problem. Zatrucie pokarmowe, dziczyzna surowa? Fuck, co ja zjadłem? Chyba pomyliłem się i zjadłem surowe. Dobra, jak czy... Tu jest, kurde, mięso upieczone, a ja, idiota, zjadłem surowe. Mogę też rzucić suchara, w sensie, że z tym drzewem był niezły młyn. Congratulations! Current ranking one of... Czyli one of 100... Tak dokładnie możemy sprawdzić. Co? Co? No nie! Co? No nie, jaka ultra hiper lama! Naprawdę tu był wilk? Ja się cieszę bardzo i za to chyba powinienem się nagrodzić chrupką, także no to chrup! Okej, udało się. DC! Fuck! O kuźwa! Ja pierdzielę! Kalama! Duże pragnienie, więc trzeba również napić się tutaj. A, kawę miałem. Kurde! Ja to jestem sklerotyk, naprawdę, powiem wam szczerze, lama! No przecież specjalnie podgrzałem sobie jeszcze tę kawę, żeby ją wypić i znowu zapomniałem. I w ten sposób tworzymy całą przestrzeń obiektową, która jest rozwiązaniem. I do tego potrzebowałem rzeczywiście z kimś to obgadać. Szynu się okazała idealna! I dlatego teraz stwierdziła, że i tak nie będzie chciała nic gadać, więc po prostu siedzi z tyłu i sobie rysuje... Co to jest? Czy to jest, kurde, jemioła? Więc sobie Szynuś rysuje jemioły i sobie zakreśla krateczki na czarno. Więc spoko, może być. To by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Darkwooda. Jak widzieliście tutaj, już ten trup, który tu był, to już zginął. Tu mi obgryzaj sobie co chcesz, kobieto. O, ładny kształt mi wyszedł. Oczywiście, powiedzmy, że pałac kultury. Pałac kultury, ewentualnie przywrócony młotek, oczywiście. Tak. Widzicie to, ten wiatr? Ten wiatr może oznaczać, że zacznie zaraz wiać. Nie wyłączyłem agregatu na noc. O, shit. To chyba był ten problem. Chyba zapomniałem wyłączyć agregatu, ale lama. Ho, chlub, basenik. Siostra basen, nie? Wilki. Potrzebne wam są szpilki. Albo inne. Gumiaki. Żebyście mogły do paki pójść. Aha, świetnie. Pomyślałem bardzo mądrze, nie wziąłem benzyny. No ja sobie na razie penetruję, oglądam, patrzę, czy no cóż, nie będę ci przeszkadzać w penetracji. Nie przeszkadza mi penetracji. Jak ja penetruję, to po prostu musisz poczekać na efekt. Dobra, nieważne. Zasłona.
Za słona albo za mało pieprzna. Ho, ho, taki suchar. Napój szczyt. Tylko z tym napojem będziesz mógł szczytować. Tak. Czyli w ten sposób. Czyli znowu wyjdzie pałac kultury. Tudzież pała kultury. Widzę, że wrony nad czymś leżą. Albo leżą nad trupem, albo leżą nad mięsem. Jedno z dwóch. Nie, tutaj ptaka. Tutaj narysowałeś ptaka. Jakkolwiek to brzmi. Bardzo fajnie. Podoba mi się to, że mam podpałkę. Ha, pod co? Pod pałkę. Yeah! A telefon i ten, kurde, nie wiem co to jest, zestaw garnków garniera, Boże. Ceptera? Tak, dużo pali. Kto dużo pali? Palacz dużo pali. Oczywiście mówię o palach drewna. Toreruto! Muszę sobie teraz Bad Mode rzucić. Jestem chora, mnie przynajmniej nie korci, żeby tak być. Toreruto! Toreruto! Dobra, nie, to już nie było. Teraz to ty masz wyższe dźwięki niż ja. No nie, no nie chcę sobie kręcić kostki. Jak chcę, jak już spadać, to już spadać konkretnie na japę, nie? O! Co? Powiedzcie mi, jak ja zwichnąłem sobie nadgarstek, przechodząc tędy? What the fuck? Mindfuck! Mózg rozczochrany. Co to jest? Tu do mnie dzwonią. Halina, dzień dobry. Tak, 2 kilo ziemniaków. Dziękuję, pa! Bip, bop, bop. Biegnij. Gdzie gdzieś dalej? Pytanie, gdzie jest następny panel? No biegnę przecież! Zasuwam! Dawaj pod kurkę, trochę ci zejdzie, wiem, ale... No tak to brzmi zazwyczaj. Fuck! Zabiło mnie! Oj, drugie tu jest... Tak jakoś od dupy strony trochę się znaleźliśmy. No ja lubię od dupy strony, jak widzisz, wchodzić. Nie wnikam. W sensie, lubię, ja nic o tym lubię, nie wiem. Backstage'ami dochodzić do różnych rzeczy. Kickflip! Wow, kickflip to jak nazwa, kurczę, jakiegoś triku z deską, rolką. Z deską, rolką! Ty masz po prostu rolkę na swojej desce, Staszek. Tutaj, na czole masz deskę i na niej masz rolkę. Okej. Okay. Zbliżamy się do tajnego grobowca. A tu zaraz wyskoczy na nas zmutowana owca! Także, wow. To ja się może zajmę drzwiami jednym. Siphon Floor. Wyużyliśmy wszystkie specjalne, kurcze, granaty, które mieliśmy. Co mnie zabiło? O kurde! Ale lama! Bo mamy przecież film do obejrzenia, ale nie chcemy chyba teraz oglądać filmu. Nie, chcemy iść na pustynię. Tak! Będziemy się opalać. Na wielką kuwetę! Będziemy robić z piasku kwarc, czyli lustra. W sensie nie będziemy tego robić, ale nieważne. Dobra, w każdym razie... Zobaczmy. Hell yeah! Jest audiolog! To możemy zwiedzać jednocześnie oglądając. Hello! Echo. Lama. Czy zostałem schabowe? Bowe? Nie, chyba nie. Haha, dobra, lecę dalej. Wyjście z całego tego lasu. Kurczę, na drzewkach. Lasu na drzewkach! Stanisław! Mówię o domku, o domkach na drzewie chciałem powiedzieć, a nie lasu na drzewkach. No w ogóle, what? To jest ten Sokrates. Filozof wśród krat, Sokrates, haha. Boże, muszę się napić. Jeśli wam się podobało, to zostawcie wiadomo co? Co mają zostawić, jak im się podobało? Schabowego, zostawcie schabowego, jak wam się podobało, oczywiście. Komentujcie, subskrybujcie. I bądźcie na bieżąco, ja wam pięknie dziękuję, wielka piona. I widzimy się w kolejnym odcinku z The Witness. Niebawem, być może jeszcze dzisiaj, a być może nie. Jeszcze nie wiem, czy nakręcę dwa odcinki, być może, a może nie. W każdym razie dzięki piękne i do zobaczenia. Cześć! Pa? Na to czekałem. O Boże.